Czy miasto Dębica poszerzy swoją granicę? Czy samorządowcy przed wyborami powrócą do rozmów na ten temat? Jeżeli tak się stanie, to jakie tereny zostałyby włączone do miasta i jak taki proces byłby przeprowadzony? Nie po raz pierwszy już na te pytania szukali odpowiedzi reporterzy Polskiej Telewizji Regionalnej. Temat poszerzenia granic Dębicy poruszany jest już od wielu lat. Zwykle pojawia się przed kolejnymi wyborami, ale jak do tej pory w zasadzie na zapowiedziach kończy się. Chociaż z pewnością miasto w obecnych granicach nie może już rozwijać się i pozyskiwać inwestorów. Przypomnijmy, że ostatni rozwój terytorialny Dębicy miał miejsce w trakcie kadencji burmistrza Edwarda Brzostowskiego, kiedy to miasto wzbogaciło się o niewielki fragment Latoszyna, co zresztą wywołało spory konflikt pomiędzy władzami miasta i gminy Dębica. Na początku obecnej kadencji burmistrz Mariusz Szewczyk rozpoczął rozmowy z wójtami sąsiednich gmin w sprawie przyłączenia najbliższych Dębicy sołectw. Jednak włodarze tych terenów wyrazili kategoryczny sprzeciw. W kwietniu bieżącego roku sytuacja nieco uległa zmianie, kiedy to wójt Stanisław Rokosz wyraził chęć do prowadzenia rozmów i negocjacji w tej sprawie. Ale jak do tej pory niewiele zmieniło się. Zarówno ze strony miasta, jak też gminy nie padły żadne konkretne, wiążące informacje, o jakich terenach mówimy i na jakich zasadach ewentualnie miałyby zostać przyłączone do Dębicy. Miasto musi zostać poszerzone, chociażby dlatego, żeby mogło funkcjonować, żyć i rozrastać się, potrzebuje jak tlenu, jak powietrza, terenów pod inwestycje. Z tego co słyszałem, padały też propozycje ze strony wójta gminy Dębica, że jest gotów do rozmów, a więc myślę, że takie stanowisko napawa nadzieją, że być może te rozmowy przyniosą pozytywny skutek. Oczywiście tutaj niewątpliwie liczą się opinie mieszkańców, zarówno miasta, jak i gminy. Natomiast myślę, że bardziej dla miasta są ważne tereny, które są niezamieszkałe, bo takie tereny można pozyskać chociażby właśnie z sąsiedztwa i wykorzystać na inwestycje. Moje osobiste przekonanie jest takie, że skorzystalibyśmy wszyscy, gdyby to był jeden duży twór miasto, gmina Dębica wspólnie. Obecnie Dębica niespecjalnie może już rozwijać się w obrębie istniejących granic administracyjnych, a przyłączenie przyległych terenów zdaniem Mateusza Kutrzeby jest konieczne do dalszego rozwoju gospodarczego miasta. Dębica powinna się poszerzyć. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia pozyskiwania środków unijnych w nowej perspektywie od 2020 roku. Po drugie, budżet miasta wtedy byłby większy, zarówno z budżetu państwowego, jak i z wpływów z podatków. Natomiast jestem zwolennikiem, aby takie rozmowy toczyły się na poziomie partnerskim, po rzetelnych konsultacjach przeprowadzonych z mieszkańcami miasta i z mieszkańcami sąsiednich miejscowości. Trzeba mieszkańcom pokazać wszystkie zalety, które mogą wyniknąć z tego, że Dębica się stanie większa. Natomiast też trzeba pokazać, jakie są wtedy minusy, bo też takie są, nie ma rozwiązań idealnych. Poszerzenie granic naszego miasta to temat, który z pewnością będzie często pojawiał się w trakcie przedwyborczych dyskusji kandydatów na włodarza Dębicy. Pytanie tylko, czy rozmowy i negocjacje w tej sprawie zakończą się w dniu wyborów, czy rzeczywiście w najbliższych latach Dębica poszerzy swoje granice, a ustalenia w tej sprawie będą satysfakcjonujące zarówno dla miasta, jak też dla poszczególnych gmin. Do tego tematu z pewnością jeszcze wiele razy będziemy powracali na antenie Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR. O poszerzeniu granic Dębicy rozmawiać będziemy także w trakcie debat o mieście i regionie oraz debat wyborczych.